do kwestii kobiet. W ogóle nie padało pytanie o te kwestie, takie, którymi żyje warszawska polityka, czyli aborcja, związki partnerskie, o to się dzisiaj kłóci koalicja. Zupełnie nie. Najczęściej właśnie pytania to były o to utrzymanie zatrudnienia w mniejszych miejscowościach. No ja kandydowałam też z zupełnie innego kręgu, to znaczy oczywiście Poznań jest dużym ośrodkiem miejskim, natomiast wszystko, co jest poza Poznaniem, jest dużo mniejszymi ośrodkami, to są miasta powiatowe, więc nie, zupełnie, to znaczy i to często wychodzi właśnie w prowadzonej takiej kampanii bezpośredniej wśród ludzi, że zupełnie inne problemy są w mainstreamie, a zupełnie innymi problemami żyją ludzie w Polsce lokalnej, gdzie właściwie pierwszym pytaniem są na przykład ceny opału, ceny utrzymania domu, ceny energii, właśnie zatrudnienie, pewna praca i to wszystko dzisiaj jest dla po prostu ludzi niepewne, no bo wszyscy się obawiają wzrostu cen energii. No tak, ale jaką wy macie ofertę dla tych ludzi? Przecież pani nie ma wpływu jako europosłanka na ceny opału. Nie mam wpływu na ceny opału, natomiast mam wpływ na... Może pani tylko mówić, ta zła Unia i jak my wygramy, ale to was wyprowadzimy z Unii. Nie, pani redaktor, pewnie gdyby nie moje środowisko polityczne, to nikt nie usłyszałby więcej o dyrektywie budynkowej. Gdyby nie moje środowisko polityczne, to nikt by nie usłyszał od ETS-2, który bardzo mocno podnosi chociażby ceny opału właśnie od 2027 roku. To jest taki zaszyty podatek w cenie paliwa kopalnego do ogrzewania budynków, właśnie gazu ziemnego czy węgla. I być może dzisiaj tego tematu w ogóle nie podnosiliby też inni politycy, gdyby nie my. I ja mam nadzieję, że również to wprowadzenie tych tematów do debaty publicznej powoduje, że chociażby niektórzy politycy w koalicji rządzącej po prostu mają wpływ na to, żeby z części się wycofywać. Tak było z podatkiem od aut spalinowych, który był w kamieniach milowych w KPO. Że gdyby nie nasze ciągłe nagłaśnienie tego tematu, to być może tego tematu w ogóle by nie było, a już wiemy, że przecież jest przyjęta uchwała rządu, która zamienia tak ten podatek od aut spalinowych na dopłaty do używanych aut elektrycznych, co też jest oczywiście absurdalnym pomysłem. Natomiast sam fakt nagłaśnienia tych tematów i nasza obecność w tej debacie publicznej powoduje, że jesteśmy w stanie w pewien sposób tą narrację przesuwać i w jakiś sposób też wpływać na decyzyjność. No zdaje się, że właśnie Unia Europejska, Komisja będzie rozluźniała trochę te wymogi dotyczące ograniczenia emisji CO2, przynajmniej jeśli chodzi o samochody spalinowe, tak, bo to już widać, że te przepisy zderzyły się z rzeczywistością i ten zakaz sprzedaży nowych aut spalinowych od 2035 roku nie jest możliwy do zrealizowania. Natomiast, bo nie ma gdzie ładować elektryków. I są drogie. Tak. I ludzi ich po prostu na to nie stać. To jest naturalne, tak, to po prostu normalna rzecz. Natomiast to, co jest warte odnotowania, to znaczy przedwczoraj albo dwa dni temu zostało przegłosowane rozporządzenie o przywracaniu zasobów naturalnych, Nature Restoration Law, które jest po prostu filarem Europejskiego Zielonego Ładu, które po wyborach po prostu zostało jak gdyby nigdy nic przyjęte przez Radę Unii Europejskiej, co pokazuje, że z pewną częścią przepisów po prostu czekano na okres powyborczy i jak dla mnie to nie ma żadnej zmiany, jeśli chodzi o kierunek polityki klimatycznej. Zresztą nawet przed wyborami Komisja Europejska jak taki swój wstępny cel na 2040 rok, jeśli chodzi o ograniczenie emisji, no to przyjęła przecież 90%. No ale z drugiej strony chyba musi pani przyznać, że trzeba prowadzić jakąś politykę klimatyczną, bo ocieplenie klimatu jest faktem. Pani redaktor, ale to, co robi Komisja Europejska, to nie jest ten kierunek. To nie jest ten kierunek, to nie jest dobry kierunek. W ogóle przyjmowanie Europejskiego Zielonego Ładu i pakietu Fit for 55 w ogóle nie było robione z pogłębioną analizą, zwłaszcza analizą ekonomiczną. Wiem to dlatego. Wynika to również z tego, dlatego że na przykład Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych przygotował taki raport, że gdyby wprowadzić Europejski Zielony Ład w takim kształcie, w jakim to zaproponowała Komisja Europejska w rolnictwie, to produkcja żywności w Unii Europejskiej spadnie o 12%. W samej Unii o 12%, a globalnie spadnie o 1%. No i oczywiście to, co tej żywności, której nie wyprodukujemy w Unii, wyprodukują po prostu państwa trzecie. Ja nie wiem, czy Komisja Europejska w ogóle przeliczyła to wszystko. No da się wszystko policzyć, tak? No może nie wszystko, ale większość rzeczy da się. Może były te wyśrubowane terminy. Ale chcę panią zapytać o te krowy, bo pani utrzymuje się z gospodarstwa rolnego i po prostu pani pracuje na roli. Mamy gospodarstwo rodzinne, więc dzielimy się tą pracą i ja również musiałam, bo już teraz pewnie będzie troszeczkę to inaczej wyglądało w momencie, kiedy zostałam posłem do Parlamentu Europejskiego, więc mój czas będzie inaczej podzielony. Natomiast tak, dzielimy się tą pracą, więc trzeba rano wstawać, żeby doić krowy. O której? 4:55. Ale kiedy pani się nauczyła doić krowy? W jakim wieku? Ojejku, chyba od zawsze.
Tak, no bo tu jak się ktoś wychowuje na wsi, to po prostu tej pracy uczy się od dziecka. Także ja nawet nie pamiętam takiego momentu, kiedy się nauczyłam. Po prostu zawsze trzeba było umieć takie rzeczy robić. Ale umie pani tak ręcznie wydoić krowę? Ręcznie u nas się już w ogóle nie praktykuje czegoś takiego, natomiast no dojarką, tak po prostu. Bo rozmawiałyśmy o tym właśnie przed programem, że obydwie umiemy, bo mnie moja babcia też uczyła, kiedy jeździłam na wakacje w góry jako dziecko. I moja babcia też mnie uczyła właśnie, lubiłam pić takie ciepłe mleko od krowy, którego dzisiaj chyba bym nie wypiła. Ale pani posłanka mnie poinformowała, że dzisiaj już nie ma takiego ciepłego mleka. Tak, tak, od razu idzie do zbiornika i jest studzone. Organistka z wykształcenia, ale nie tylko, bo jeszcze prawniczka. Jakie pani jeszcze studia skończyła? Bo to było prawo, historia, jeszcze stosunki jakieś podyplomowe? Stosunki międzynarodowe tutaj na UW i handel zagraniczny, studia podyplomowe na SGH. I ekspertka od gospodarki Unii Europejskiej. Generalnie tak, Unią Europejską zajmuję się właściwie od zawsze, kiedy pracuję też społeczno-politycznie. Zwłaszcza w tych obszarach, które są troszeczkę mniej obecne w debacie publicznej i starałam się przynajmniej przez te ostatnie lata mojego takiego zaangażowania politycznego nagłaśniać różne rzeczy, czy właśnie z polityką klimatyczną, ze wspólnym unijnym długiem, z tymi elementami, które uważam, że są najistotniejsze, jeśli chodzi o perspektywę Polski i perspektywę obecności Polski w Unii Europejskiej. Ale grywa pani jeszcze w kościele na organach? Nie, już nie. Od 10 lat nie. Czyli szkołę muzyczną też pani nawet skończyła. Nie, od 15 lat już nie grywam. Tak, od 15 lat. Ale śpiewa pani na weselach? Na ślubach. Na ślubach. Zdarza się. Czyli w chórze, jak rozumiem, tak? Nie, indywidualnie. Co pani sądzi o tej nagonce rasistowskiej, która się rozpoczęła? Prawo i Sprawiedliwość, politycy suwerennej Polski, PiSu publikują zdjęcia przypadkowych osób w internecie i straszą, że będą one zagrażać polskim kobietom. Są to osoby z ciemnym kolorem skóry i tylko dlatego właśnie, że mają ten ciemny kolor skóry, to nimi straszą polskie społeczeństwo. Konfederacja, ja zwróciłam uwagę, że pani w swoich social mediach nie podaje dalej tych różnych tweetów, tych wpisów, ale Konfederacja podnosi te tematy, między innymi Krzysztof Bosak też taką falę tego rasizmu próbuje wzbudzić. Ja bym nie nazywała tego rasistowskim jakimś takim elementem, czy rasistowską nagonką, natomiast jest faktem, że coraz więcej imigrantów pojawia się na polskich ulicach, również tych, którzy nielegalnie przekroczyli granicę, o czym informują również po prostu mieszkańcy tych gmin, powiatów przygranicznych, czyli tych przy granicy polsko-białoruskiej. Więc faktycznie jest problem z tym, że jest jakaś grupa nielegalnych imigrantów, którzy tą granicę przekraczają i których obawiają się również mieszkańcy tamtego regionu. Więc to jest pierwsza rzecz dla rządu, czyli uszczelnienie granicy. Druga rzecz, jeśli chodzi o PiS, no PiS wykazuje się tutaj gigantyczną hipokryzją, bo ja pamiętam doskonale rok temu, kiedy wycofywał się z tego rozporządzenia dotyczącego zatrudniania imigrantów z państw trzecich, tych 21 państw, gdzie rocznie miało być przyjmowanych 400 tysięcy imigrantów właśnie z krajów takich jak Nigeria, w ogóle zupełnie obcych tam kulturowo, w sprawie której teraz jest prowadzona przecież komisja śledcza dotycząca afery wizowej. I to PiS przyjmował najwięcej, zresztą PiS poniekąd zalegalizował. Ale potępi pani taką rasistowską nagonkę, bo no to jest przestępstwo. Propagowanie rasizmu w Polsce jest przestępstwem, a robienie przypadkowym osobom zdjęć i straszenie tymi ludźmi w internecie. Ja nie wiem, pani redaktor, skąd te zdjęcia się biorą, natomiast jest faktem, że mamy problem. Biorą się stąd, że robią je posłowie. Ja nie wiem, czy posłowie, czy mieszkańcy tak, tych miejscowości, czy mieszkańcy, którzy są świadkami koczowników tak na przystankach autobusowych, to nie powinno mieć po prostu miejsca. Natomiast my w Polsce mamy powoli problem z nielegalną imigracją, której obawiają się Polacy po doświadczeniach państw Europy Zachodniej. I ja tutaj co do tego nie mam wątpliwości. Wiemy, jak wygląda przestępczość chociaż w państwach Europy Zachodniej. Ale obawiają się, ponieważ wy straszycie tymi ludźmi. Nie, w Polsce pani redaktor, nie dochodzi do jakichś takich historii. Ja się zupełnie tutaj nie zgodzę, bo chociażby to ostatnie wydarzenie. Mam je nawet wynotowane. 18 czerwca ustawka między Turkami a Gruzinami po meczu Mistrzostw Europy w strefie Kibica w Gorzowie. 9 czerwca na warszawskim Gocławiu obywatel Rwandy skakał po samochodach, utrudniał ruch. 12 czerwca pościg w Sokołowie Podlaskim i imigranci zbiegli. 19 czerwca znów Sokołów Podlaski zatrzymano kuriera i trzech obywateli Egiptu. No pani nie uważam, posłanko, że... ale ile w tym czasie przestępstw popełnili Polacy? Pani redaktor. Bo wy sobie wynotowujecie, chodzicie do programu, wynotowujecie sobie jakieś incydenty, które się wydarzyły. Natomiast ale w tym samym czasie Polacy popełnili...
Ale, ileś tam razy więcej przestępstw. Ale i dlaczego o tym nie informujecie? To są ludzie, którzy nielegalnie przebywają w Polsce. Po prostu nielegalnie przekraczają granice. W ogóle nie mają prawa pobytu tutaj. Więc przede wszystkim szczelność granicy. Szczelność granicy. Mamy cały czas nieszczelną granicę i to trzeba... Ale pani jako świetnie wykształcona osoba na pewno zdaje sobie sprawę z tego, że w momencie, kiedy się przytacza incydenty i nie podaje się na przykład skali przestępczości, jaka jest w Polsce, popełniana przez naszych rodaków, to się wzbudza emocje, wzbudza się lęki przed tymi ludźmi, a z lęków może się rodzić agresja. Pani redaktor, przede wszystkim szczelność granicy. Po drugie, jak ktoś chce legalnie przyjechać do Polski, są legalne procedury do tego, żeby przyjechać do Polski czy do Unii Europejskiej. Więc ale niestety, to, żeby osiągnąć te cele, trzeba straszyć konkretnymi ludźmi? Tu nikt nikim nie straszy. Natomiast jest faktem, że tych zdarzeń w ostatnich tygodniach jest dużo więcej niż było w poprzednich miesiącach czy latach. Po prostu. Takie są fakty. My nie słyszymy... No pani redaktor, to są wydarzenia z ostatniego tygodnia, tak? Ale my słyszymy o tych wydarzeniach tylko dlatego, że pani przychodzi do studia z karteczką i czyta redaktor, z karteczki bo dlatego, że trzy przypadki, pani które były incydentami. Wcześniej było, po prostu ich nie było, było ich zdecydowanie mniej. Ale ja nie mniej. Wiem, czy ich nie było. Było ich zdecydowanie mniej. I niestety ja nie chcę, żeby ich było po prostu więcej. Czyli nie potępi pani rasistowskiej fali, która w Polsce narasta? Ja tego, pani redaktor, ja, to nie jest żaden nasilający się rasizm w Polsce, po prostu. Ale ma pani konto na Twitterze? Widzi pani, że jest nagonka na osoby o innym kolorze skóry? Pani redaktor, to nie jest żadna nagonka. To jest po prostu... to ja nie wiem, jak to nazwać, tak? To jest po prostu pokazywanie procesu, który nasila się w Polsce w związku z tym, że coraz więcej nielegalnych imigrantów przekracza polską granicę. I apeluję do polskiego rządu, żeby ta granica była szczelna. Imigranci niestety są przez reżim Łukaszenki, Putina wykorzystywani jako narzędzie w tej wojnie hybrydowej na polsko-białoruskiej granicy. A do imigrantów jest legalna procedura. Każdy, kto chce legalnie przyjechać, może to zrobić pod warunkiem spełnienia odpowiednich warunków. Mamy pytanie od naszego słuchacza a propos tego, że pani jest za tym, żebyśmy byli w NATO. A co będzie, jak wybory w Stanach Zjednoczonych wygra Donald Trump, który mówi, że no generalnie nie jest zwolennikiem funkcjonowania NATO. Kiedyś powiedział, że NATO powinno się skończyć swoją działalność, a całkiem niedawno powiedział, że jeśli państwa nie będą płacić odpowiedniej kwoty na zbrojenie, Bo Stany Zjednoczone ponoszą największy koszt utrzymania po prostu NATO. Natomiast to nie jest tylko wypowiedź Donalda Trumpa. Macron też powiedział o śmierci mózgowej NATO. Była taka wypowiedź prezydenta Francji. No tak, pani ale redaktor prezydent, pamięta. Oczywiście pani redaktor pamiętam, ale to nie powiedział Macron o tym, że Putin może sobie robić w krajach, które nie pani płacą redaktor, odpowiednich kwot jest, na zbrojenia, co to chce. To jest nie nasza decyzja, kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych. A pani popiera Trumpa? Ja nie popieram jednego ani drugiego prezydenta. Ja uważam, że po prostu ktokolwiek nie będzie tym prezydentem, to polska administracja będzie musiała z administracją czy jednego, czy drugiego prezydenta po prostu współpracować. Ale działania Trumpa wobec migrantów na pewno się pani podobają. No teraz prezydentem jest Biden, tak? Więc prezydent Trump żadnych tutaj nie ma nawet narzędzi. Ale kiedy był prezydentem? Ja jestem zwolennikiem prowadzenia po prostu dość restrykcyjnej polityki migracyjnej. I nie jestem, jestem zwolennikiem po prostu prowadzenia jej w sposób legalny, a nie dopuszczania do legalizowania nielegalnej imigracji po prostu. Ale potrzebujemy osób z innych państw do pracy, bo potrzebujemy rąk do pracy. To jest pytanie, tak? W jakich obszarach i jakich ludzi? No więc do tego właśnie jest potrzebna legalna imigracja, bardzo restrykcyjna. Czyli kogo pani by przyjmowała weryfikująca, do Polski? Weryfikująca potrzeby. Natomiast to, co wyszło w kontekście afery wizowej, okazało się, że to chociażby rozporządzenie, które miało ułatwić zatrudnianie imigrantów zarobkowych, do czego stworzono chociażby to centrum wizowe w Łodzi, centrum wydawania decyzji wizowych w Łodzi. Miało 400 tysięcy wiz rocznie wydawać. Tak, czyli w perspektywie wstępnie 800, czyli w perspektywie 10 lat to jest wpuszczenie na polski rynek około 4 milionów imigrantów zarobkowych. No i okazało się w tych wszystkich różnych, no potem już opiniach i tak dalej, że nawet nie było takiej potrzeby, jeśli chodzi o pracodawców, żeby ściągać aż taką liczbę imigrantów zarobkowych. Ale kogo by pani przyjmowała w takim razie? Pani kogo redaktor, ja jestem zwolennikiem restrykcyjnej polityki migracyjnej i to powinno być bardzo mocno uwarunkowane w kontekście znajomości języka, w kontekście pełnionego zawodu, sprawdzania kwalifikacji zawodowych. Ale Ukraińców by pani przyjmowała, czy nie? No ale to się dzieje, tak.
No ale wy protestujecie przeciwko nawet chociażby świadczeniom socjalnym. Dlatego, że one się należą tylko i wyłącznie obywatelom Polski. Ale one się należą tylko obywatelom polskim. I tyle. Czyli Ukraińcy mogą do nas przyjeżdżać. I kto jeszcze? Redaktor, to nie jest tak. Ukraińcy? Nie, to nie chodzi o narodowość, tak? To chodzi o spełniane kwalifikacje, tak? I tych ludzi, których potrzebujemy. Pytanie, w jakich obszarach potrzebujemy i czy faktycznie taka potrzeba zachodzi. Przypomnę, że przemysł jednak wychodzi poza Unię Europejską, poza Polskę i być może za chwilę się okaże, że to my będziemy musieli wyjeżdżać za pracą poza Polskę do krajów trzecich. No na razie się nie okazuje, bo w Polsce brakuje rąk do pracy, szczególnie jeśli chodzi chociażby o prace polowe. Nawet rolnicy z ostatnich sondaży wynika, że większość rolników chce u siebie zatrudniać migrantów, osoby z innych krajów. To ja nie wiem, pani redaktor. A pani w swoim gospodarstwie by zatrudniła migranta? Nie. Dlaczego nie? Nie ma potrzeby. Nie ma potrzeby. A gdyby była potrzeba, dlaczego by pani nie zatrudniła migranta? Bo w pierwszej kolejności powinno się zatrudniać Polaków, po prostu. Tak, no. A dlaczego nie migrantów? Mogę dać pracę Polakowi, to dlaczego mam ją dać migrantowi? No w pierwszej kolejności powinniśmy zatrudniać jednak Polaków, tak? Nie chcą pewnych prac wykonywać. A może te wynagrodzenie jest po prostu za niskie, tak? A z drugiej strony po prostu stawianie też na naszą przewagę, jeśli chodzi o polską gospodarkę, tylko na tanią siłę roboczą. Pani powiedziała, że wynagrodzenie jest za niskie, ale z drugiej strony wcześniej, jak rozmawiałyśmy, pani powiedziała, że płaca minimalna, pani redaktor. Natomiast okazuje się, że większość imigrantów, którzy dostają pierwszą decyzję, chociażby, albo jeśli w ogóle, jeśli część wjeżdża nielegalnie, pracuje tutaj nielegalnie, a część, która dostaje pierwszą decyzję, jeśli chodzi o zatrudnienie i pozwolenie na pracę, pracuje okres legalnie. No ale jest legalnie, sprzeczność. Jesteście przeciwko podwyżce płacy minimalnej, z drugiej strony pani mówi, że za mało zarabiają. Ale nie, pani redaktor. Duża część albo imigrantów stać na to, żeby pracować nielegalnie, tak? Po prostu. Nie ponoszą takich konsekwencji, jakie ponoszą Polacy. To znaczy Polacy muszą pracować legalnie, dlatego że muszą płacić składkę emerytalną, bo na tym im zależy, bo muszą czyli mieć składkę właściwie zdrowotną. Polska dla Polaków. Hasło z lat 90. Pamiętam takie marsze skinheadów. Chciałaby pani, żeby wróciły te czasy? Dla pani redaktor, to jest oczywiste, że polski naród pracuje w Polsce i chce, żeby się Polska rozwijała. To jest po prostu coś oczywistego. Ale należymy do Unii Europejskiej. Jest swobodny przepływ towarów, usług, osób. Tak. Czyli wychodzimy z Unii. Ale pani redaktor, no nie trzeba być w Unii, żeby zachować pewną swobodę. Wystarczy po prostu stworzenie Europejskiej Strefy Wolnego Handlu i można utrzymać te elementy, po prostu. Ale nie będzie takiej strefy, wie pani o tym doskonale. A tego nie wiemy, pani redaktor. Nikt z nas 10 lat temu nie powiedziałby, że w Europie będzie pełnoskalowa wojna. Nikt z nas by tego nie powiedział. Szanowni Państwo, taką mamy perspektywę. 10 lat potrzebuje Konfederacja, żeby przygotować Polskę do wyjścia z Unii Europejskiej. Każdy rząd powinien być przygotowany na taki scenariusz i naprawdę każdy poważny państwo jest zawsze przygotowane na jakąś klęskę żywiołową, na wszystko. I my również, jako poważne państwo, powinniśmy być na różne scenariusze przygotowani. Ale klęskę możemy mieć tutaj. Jeśli wyjdziemy z Unii, będziemy w takiej szarej strefie między Rosją a Zachodem. Boi się pani tego? Pani redaktor, możemy znaleźć się również to, co teraz przecież też wymyślił prezydent Macron, czyli Unię Czterech Prędkości. Możemy się znaleźć poza pierwszą prędkością, bo oni wskazali oczywiście dla Polski drugą prędkość i się okaże, że Polakom się nie będzie podobało. Ale chyba się nie znajdziemy w drugiej redaktor. Prędkości, dlatego że Europejska Partia Ludowa, przepraszam, chcę jakby ad vocem powiedzieć kilka słów. Europejska Partia Ludowa jest dzisiaj drugą reprezentacją, Koalicja Obywatelska w Europejskiej Partii Ludowej i na razie Donald Tusk bierze udział w rozmowach o tym, jak powinien wyglądać rozdział najważniejszych stanowisk, czyli chyba nie znajdziemy się w żadnej drugiej ani trzeciej strefie. Pani redaktor. Po tych eurowyborach przynajmniej. Tak, ale reprezentacja takich partii jak moja też zwiększyła swoją reprezentację i to jest też warte odnotowania. Odnotowałyśmy to wraz z moją gościnią, przepraszam, z moim gościem. Szanowni Państwo, 10 lat potrzeba Konfederacji, żeby przygotować referendum dotyczące wyjścia Polski z Unii Europejskiej i nasz dzisiejszy gość, Anna Bryłka, europosłanka Konfederacji, zagłosowałaby za wyjściem Polski z Unii Europejskiej.